Teraz chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na szóstą walkę dzisiejszego wieczoru. Proszę Państwa, mający 18 lat, 75 kg, o wzroście 181 cm, amatorski rekord w K1-1-1. Trenuje w klubie Arachion MMA Morąg pod okiem trenera Karola Celińskiego. Od 14 roku życia trenuje sporty walki. Brał udział w wielu zawodach w kickboxingu, niejednokrotnie osiągając tytuł mistrza. Cechuje go niebywała determinacja oraz wola walki i dążenie do zwycięstwa. Przed Państwem Mateusz Rosłoński! Na osiedla, nie do butików, gdzie muzyka tylko dodatek do filmików. Jestem wypadkową błędów napotkanych głów. Na językach mało latów jak zranionych dup. Z rapu zarobiłeś dychę, już szajba uderza. Ważący 75 kg, o wzroście 183 cm, mający 33 lata. Rekord 2-1. Jenel Fight Club. Będący zawodowym żołnierzem 6. Balionu Powietrzno-Desantowego w Gliwicach. Mistrz Polski PZKB w formule low kick. Mistrz Polski Wojska Polskiego w formule K1. Damian Bajo! Daj mi serce wilka, ja chcę poczuć wolność. Nie myślę o chłodzie, hartuję ciało jak mogę. Kiedy przyjdzie moja kolej, umrę z podniesionym czołem. Daj mi mądrość tempo, siłę wichury. Komu mam podać rękę, a w kim mam zatopić metal? Kiedy stanę przed wyborem, daj mi widzieć każdy detal. Panie, proszę, uczyń silnym mnie, bardziej mobilnym, gdzie inni nie mogą, jestem, czekam, proszę, wyślij mnie. Nawet na krańcach kres, chcę poczuć słowa zew. Ja wojownikiem prawdy jestem, panie, dobrze wiesz. My ludzie tworzymy podziały, wszędzie wybacz nam. Nawet z religii zrobiliśmy jeden wielki chłam. Mohamed, Jezus, Bóg czy Allah, wojna dalej trwa. Minęły setki lat, człowiek dalej jak ćma. Dałeś sumienie, dziękuję ci, panie. Wiem jak iść, popełniam błędy, padam, wstaję, znowu wstaję, świt. Wyciągam wnioski, idę dalej, niosąc lepszy byt. I słucham ciebie, siebie, a nie innych, dziś już lepiej mi. I czasem zbaczam z drogi, odbijam na inne tory. Mimo to wracam pełen wiedzy i pokory. Nie chcę hajsu, złota, proszę panie, nie wysyłaj z mory. Daj mi siłę, wytrzymałość, żebym mogła mać algory. Daj mi wiedzę, chcę widzieć więcej, chcę działać z sensem. Zwolnionym tętem, zdwojonym tempem. I zanim zdechnę, pokryty lękiem, podaj mi rękę. Chcę poczuć szczęście, wypełnić kontrakt, zobaczyć przodka. Uzdrowić ojca, naprawić kontakt, odstawić bolsa, odstawić jointa, nie dbać o konta, zobaczyć kontrast, jak tworzy obraz, nie dawaj złota, daj parę potraw, za dużo złota, zatruwa postać, dopóki mam tlen, eviva l'arte, kiedy mi braknie tchu, odjadę traktem i nawet choćbym zamiał wam tu podpisać kartkę, to nikt nie wspomni barda, który mówił tylko ostatnie prawdę. Starcie w kickboxingu na dzisiejszej Gali The Warriors, a zarazem pierwsze zawodowe, tutaj 3 razy 3 minuty, czyli ta różnica względem tych poprzednich pojedynków, czyli runda dłuższa o minutę. Damian Pająk, czyli doświadczony miejscowy zawodnik z klubu Jenel Fight Club Zabrze. Kontra Mateusz Rosłoński, który przyjechał tutaj aż z Mazur, z klubu Arachion Morąg, gdzie trenuje choćby pod okiem uznanego zawodnika MMA Karola Celińskiego. Też bardzo ciekawostka taka, że Damian Pająk tydzień temu stoczył już walkę pięściarską. Tak jest. A tydzień po tygodniu kolejna walka. No naprawdę tempo startów Damiana Pająka jest, no naprawdę bardzo ciekawe.
I co ciekawe, wygrał ten pojedynek z pięściarzem, a sam jest zawodnikiem przecież sportów z kickboxingu, ale dużo przyjmuje Damian Pająk w tym pojedynku. Myślę, że daje się na początku wystrzelać swojemu rywalowi, który tak naprawdę całą siłę widać, że wkłada w te uderzenia. Ale trafia, przedziera się przez tą podwójną gardę popularnego Pakola z klubu Jana Faltka. Ale też musisz zauważyć, Filip, że cały czas chowa się za tą podwójną gardą. Oczywiście, że tak, ale bardzo często trafia takim celnym jednym ciosem, który wypuszcza właśnie za tej podwójnej gardy. Tak, tak. I różnicuje poziomy. Damian Pająk trafia na głowę, na tułów. Nie szuka tylko za wszelką cenę urwania głowy swojego rywala, co z kolei robi Mateusz Rosłoński. On tutaj poluje na zakończenie przed czasem. Teraz ładnie w tym zwarciu, w chwilowym klinczu Damian Pająk zapracował kolanami. Cały czas i konsekwentnie obija tułów Mateusza Rosłońskiego i to może być klucz do zwycięstwa. Cały czas Damian Pająk dąży do tego pół dystansu tak naprawdę. Lewy na lewy teraz, obaj trafili. O, bardzo twarda walka w wykonaniu dwóch zawodników. Ani jeden, ani drugi nie odpuszcza kroku. Naprawdę bardzo duży doping ma tutaj Damian Pająk. Chyba największy jak do tej pory na dzisiejszej gali The Warriors. Wszystkie osoby tutaj na trybunach skandują jego imię i nazwisko. O, już powoli widać, że chyba ta praca, o której mówiłem, Mateusza Rosłońskiego, zaczyna troszeczkę coraz bardziej mieć zmiana, bo widać, że coraz wolniejsze są te ciosy, coraz mniej dynamiczne, więc chyba to zmęczenie powoli zaczyna wychodzić. Tak, no i coraz mniej tych akcji on inicjuje, a z kolei tutaj ofensywę zaczyna przejmować Pająk w tym momencie. I konsekwentnie kolana, a także ciosy na tułów gdzieś tam są mieszane z tymi czasami na głowę ze strony zawodnika NL Fight Club, co przynosi tutaj taką dezorientację w poczynaniach defensywnych zawodnika z Moronga. Nie ma co się oszukiwać, że Damian Pająk, popularny Pakol, idzie tą tendencją, że żeby zabrać, trzeba oddać i chyba właśnie w ten sposób próbuje rozegrać ten pojedynek Pakol. Nie wiem, jak sparuje się w Morongu, ale w NL Fight Club to jest taka stara holenderska szkoła, więc tam też trzeba swoje przyjąć, swoje oddać, tak jak powiedziałeś. Minutowa przerwa, 3 minuty za nami. Tu było tempo, tempo, akcja za akcją od początku. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy nam to przeleciało. No naprawdę tutaj można zobaczyć tą różnicę pomiędzy tym semi-proka 1, a tym proka 1. Naprawdę widać, że te ciosy tutaj naprawdę mają swoją wymowę. Naprawdę te akcje są składane coraz częściej. Mało jest takich pojedynczych ciosów, praktycznie cios pojedynczy jest tylko po to, żeby ustawić rywala i zaraz potem puścić potężną kombinację rękami. Ale warto też zauważyć, że tu faktycznie mocne persony w tych narożnikach. No z jednej strony Karol Celiński, człowiek, który od dawna walczył w MMA, teraz już nie widujemy go w klatce, ale jednak nazwisko dość znane. Z drugiej strony Kamil Jenel, legenda kickboxingu w Polsce, niegdyś jeden, a właściwie najlepszy zawodnik bez podziału na kategorie wagowe, także tutaj starcie też również takich mocnych narożników. Tymczasem my jesteśmy już gotowi, żeby zacząć drugą odsłonę tego pojedynku. Przypominamy, Damian Pająk, narożnik czerwony, Mateusz Rosłoński, narożnik niebieski. I bardzo podobnie rozpoczyna nam się ten pojedynek. Ależ teraz taki potrójny lewy sierpowy ze strony Rosłońskiego. Uśmiechnięty Mateusz Rosłoński. Tak, widać, że czerpie radość z tego, że jest dzisiaj w klatce, podoba mu się. Ja lubię takich zawodników. Daniel Rutkowski, Paweł Biernat, oni też zawsze z uśmiechem w klatce. Tutaj akurat kickboxing, ale dołącza do nich Mateusz Rosłoński. Wypadł przypadkowo ochraniacz zawodnikowi. Sędzia chciał uniknąć tutaj ewentualnych bakterii, opukać, ale to teraz niepotrzebne, to jest teraz nieważne. Wyrzuca coraz więcej ciosów Mateusz Rosłoński w tą podwójną gardę, w tą tarczę Damiana Pająka. Ale widać, że nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia na nim. Ale widać, że jeden pojedynek. Ale kolano teraz kleiło się z głową Rosłońskiego. Ale widać, że Pająk po tym jednym pojedynku bokserskim ma naleciałości już balans głową niczym rasowy bokser. Trzeba też zauważyć, że cały czas uśmiechnięty Mateusz Rosłoński, nawet jak przyjął te potężne kolano w stójce, uśmiechnął się jeszcze bardziej. No naprawdę wytrzymały zawodnik na ciosy.
I chyba chciał dobrej bitki, taką też dostaje tutaj. On mocno obija swojego rywala, jego rywal obija go mocno i Mateusz Rosłoński jest z tego faktu zadowolony. Ależ teraz kleił tą prawą rękę z tułowiem Rosłońskiego. Pająk przepuścił i czaił się na kontrę wysokim kopnięciem. Zaczyna łapać te czucie tego balansu Damian Pająk. Coraz częściej przepuszcza te sierpy swojego przeciwnika. I zaczyna mu serwować tutaj festiwale bólu, a za chwilę może i cierpienia. Wywiera presję Pająk. Zmienił nam się obraz tego pojedynku. To Rosłoński jest w defensywie i musi zasłaniać się dosyć często za podwójną gardą. Jeszcze jest problem z ochraniaczem. To jest też pokłosie tego, że jest już trochę zmęczony Mateusz Rosłoński. Szerzej otwiera usta, a wtedy łatwiej jest, żeby ten ochraniacz wyleciał. I stąd też drugi raz dzieje się taka sytuacja. No, widać, że już coraz bardziej zmęczony Mateusz Rosłoński. A coraz większą inicjatywę zaczyna narzucać Damian Pająk. Już abstrahując od tego, kto ma przewagę w tym pojedynku, to życzyłbym sobie, żeby wszyscy żołnierze w naszym kraju dysponowali takimi umiejętnościami walki wręcz, jakie pokazuje nam tutaj Damian Pająk, który znów tymi kolanami narusza gdzieś tam swojego rywala. No ależ imponujące te praca tułowiem, ten balans Pająka, który tak naprawdę większość czasu przepuszcza ten w tym momencie swojego rywala. Rozkręcił się, tak jak mówiłeś, musiał swoje przyjąć, żeby teraz oddawać i w drugiej rundzie to jest, nie chcę używać tego na wyrost, ale festiwal jednego aktora. Natomiast duży szacunek należy się też Mateuszowi Rosłońskiemu, bo sporo przyjął, a cały czas uśmiechem na twarzy toczył ten pojedynek. W ogóle mam, Filip, wrażenie, że zawodnicy jakby słyszeli nasz komentarz i cały czas, że tempo wzrasta z pojedynku na pojedynek. No chłopaki za każdym razem dają tutaj naprawdę no mega tempo pojedynku, naprawdę zostawiają tutaj kupę sensu i charakteru. Tak jest, trzymają tutaj mocno poziom, a potem po tym pojedynku już zaczyna się ta kategoria super ciężka. To dopiero będzie się działo. Natomiast przed nami tutaj jeszcze ostatnia odsłona tego pojedynku. Pojedynku, który trwa 6 minut i przez te 6 minut nie było chodzenia na nogach, badania się, tylko praca, praca i jeszcze raz praca. Ciekaw jestem teraz, w jakiej dyspozycji wyjdzie Damian Pająk do pojedynku, bo widać, że ta druga, szczególnie odsłona tej drugiej rundy, no już naprawdę złapał balans, złapał czutkę, już naprawdę czuł się świetnie w tym pojedynku i naprawdę bardzo dużo widział. Natomiast Mateusz Rosłoński wygląda jakby był całkiem świeży. I to nam tylko może podpowiadać, że ta trzecia runda równie będzie dobra. Naprawdę, widać, że panowie są kapitalnie przygotowani do tego pojedynku, bo tempo nie zwalnia, nie zwalnia. Agresywnie rozpoczął Rosłoński, ale wszystko na podwójną gardę przyjmuje Pająk jak na razie i nie ma tego efektu, który widzieliśmy w pierwszej rundzie, kiedy to Rosłoński gdzieś tam przedzierał się przez tą podwójną gardę. Tak jest, nie odpuszcza kroku Damian Pająk swojemu rywalowi, cały czas robi presję do przodu, ale Mateusz Rosłoński cały czas wyprowadza te potężne sierpy w gardę Damiana Pająka. Myślę, że dużym atutem Pająka jest to, że właśnie korzysta też z front kicków, korzysta z kolan, bo Mateusz Rosłoński bazuje głównie na swoim pięściarstwie tutaj w tym pojedynku. Teraz dołożył front kick, jakby próbując mi udowodnić, że nie mam racji. Faktycznie może nas panowie tutaj podsłuchują. Miałeś rację. I to jest to też cały czas o czym mówimy. Wyprowadził Mateusz 3 ciosy i 3 ciosy tak naprawdę zabiły tylko muchy, które latają gdzieś nad oktagonem. Piękne przepuszczenia w wykonaniu Damiana Pająka. Teraz próba odpędzenia sami na tułów, ale Pająk to przyjął na gardę jeszcze. Oddał, co też skwitował Mateusz Rosłoński, że dobrze, czyli weszło. I czuje te low kicki na zakroczną nogę. Ale widzimy, przestrzelił przed momentem prawym krzyżowym, otarł tam troszeczkę o nos Mateusza Rosłońskiego, Damian Pająk. Naprawdę tutaj pachnie mi tutaj nokautem w tym pojedynku, bo naprawdę te uderzenia z jednej i z drugiej strony mają naprawdę olbrzymią wymowę. To może się tak wydawać, ale naprawdę bardzo przytomnie tutaj tą podwójną gardą pracuje Pająk. Korzysta z tego
balansu, a teraz zatrzymał. Bardzo fajnie fair się zachował, bo sędzia trochę przyspał w tym momencie, ale nie wyprowadził tego lewego prostego, a mógł. To też świadczy o dużych umiejętnościach, że, tak. Że zatrzymał tą rękę. Zatrzymał tą rękę, tak naprawdę w locie. To jest bardzo dużo świadomość po jedynku Damiana Pająka. Mateusz Rosłoński ma teraz chwilę na to, żeby złapać troszeczkę tego oddechu, uspokoić się delikatnie. I na regulaminowy czas przewiduje 5 minut, ale nie potrzebował aż 5 minut Mateusz tak Rosłoński, żeby dojść do siebie. I kontynuujemy ten piękny pojedynek, jeżeli chodzi o wymiany stójkowe. Ostatnia minuta tego pojedynku została, więc cały czas mamy tutaj bardzo podobne sceny. Oj, oj, oj! No nie wiem, czy teraz sędzia nie powinien odliczyć zawodnika, bo to było wyplucie po ciosie. No może tutaj zasugerować, że troszeczkę uratował Mateusza Rosłowskiego przed liczeniem. Oj tak. Sędzia. Prawdę widać, że Mateusz Rosłoński nie jest rozbity i nogi mu się nie ugięły, ale ten cios był na pewno znaczący, chociaż sam teraz też odpowiedział. Niesamowicie twardy pojedynek z jednej i z drugiej strony i po raz kolejny wypada ten ochroniarz. Ale teraz sędzia już liczy, bo to jest po kłosie mocnych ciosów popularnego Pakola. I jeszcze jeden mocny prawy ze strony Pająka. Rozkręca nam się coraz bardziej. Koniec high-kickiem zakończył tę walkę Pakol Wikura i być może tym high-kickiem przybił stempel, mocny stempel pod dzisiejszym zwycięstwem. Bardzo dobra dyspozycja obu zawodników. Mieliśmy mocne wymiany, twarde, zacięte. Ani jeden, ani drugi tutaj nie odpuszczał. Mateusz Rosłoński wykazał się niezwykłą odpornością na ciosy, ale im dalej w las, tym większą przewagę zyskiwał tutaj Damian Pająk, z którym za chwilę po ogłoszeniu, a bądź z Mateuszem Rosłońskim, czyli z jednym ze zwycięzców tego pojedynku, porozmawia Łukasz Stanek, czyli mój współkomentator, ale poczekajmy, posłuchajmy oficjalnego werdyktu i wtedy dowiemy się, który z tych zawodników podniesie swoją rękę w górę. Niewątpliwie brawa należą się obu dżentelmenom. To był pokaz naprawdę bardzo dobrego kickboxingu z jednej i z drugiej strony. Jest już anonser, więc poznajmy zwycięzcę pierwszego starcia karty głównej. Drodzy Państwo, decyzją sędziów na punkty szóstą walkę dzisiejszego wieczoru wygrywa Damian Pająk! Damian Pająk jest zwycięzcą tego pojedynku po naprawdę bardzo, bardzo dobrej walce. Gratulacje należą się również Mateuszowi Rosłońskiemu, a my za chwilę posłuchamy, co ma do powiedzenia Damian Pająk. Damian Pająk, Damian, chodź na chwilę. Pakol, nie był to łatwy pojedynek. Powiedz mi, tydzień temu walka pięściarska, dzisiaj walka K1. Dwa super pojedynki. Powiedz mi, skąd ty bierzesz na to energię? Powiem tak, teraz ogólnie nadzwyczaj nadrabiam zaległości. Długo mnie nie było, biorę co jest, także liczę na następne propozycje. Co biorę, to będzie, liczę na to, że będzie dużo. Dam siebie wszystko, zawsze obiecuję. Oczywiście, oczywiście zasłużone brawa. Damian, początek tego pojedynku, dużo przyjmowałeś na tą podwójną gardę. Powiedz mi, szłeś taką zasadą, że żeby coś zabrać, musisz troszeczkę oddać? Mówię tak, tutaj mój narożnik dał cały plan na walkę. Na początku kazał zobaczyć, co przeciwnik potrafi, a potem będziemy z czasem realizować dank. Od drugiej weszła kiwka, trzecia moja. Co więcej mówić? Wszyscy dobrze wiemy, Kamil Jenel jako trener, bardzo dobry strateg, więc on bardzo dobrze plan zawsze potrafi ułożyć. Proszę Państwa, Damian Pakol Pająk, zwycięzca tego pojedynku.